Prof. zmienia wieś. Mówi się o magii wielkich liczb. W przypadku programu rozwoju obszarów wiejskich to nie magia, to fakty. Podsumowaliśmy wartość wszystkich projektów, konkretne inwestycje, budowle, obiekty sakralne, świetlice, wodociągi, przedsięwzięcia w ramach lokalnych grup działania i wiele innych. Prof. zmienia wieś. Zapraszam do obejrzenia trzeciego odcinka programu, którym odwiedzimy południową część naszego regionu. Droga na południe nieuchronnie prowadzi ku Puszczy Białowieskiej. Mijamy Bielsk Podlaski, aby po kilkudziesięciu kilometrach dotrzeć do Czeremchy, małej gminy położonej na skraju puszczy przy granicy z Białorusią. To był kiedyś ważny węzeł kolejowy. Dziś pociągi rzadko odwiedzają Czeremchę. Dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina może jednak skutecznie zatroszczyć się o komfort życia swoich mieszkańców. Czeremcha postawiła na kulturę. Zagospodarowano i wyposażono gminny ośrodek kultury. Remontuje się i urządza wiejskie świetlice służące lokalnym społecznościom. Perłą w koronie jest jednak Festiwal Wielu Kultur i Narodów z wiejskiego podwórka, organizowany dzięki wsparciu PROW-u. Zyskał wysoką rangę artystyczną i znaczącą pozycję w kraju. W miejscowości Czeremcha Wieś środki z PROW-u posłużyły do remontu zabytkowej cerkwi, leżącej przy drodze do Bobrownik. Podróżując dalej na południe, docieramy do Bugu, a nad Bugiem na wysokiej skarpie leży Drohiczyn, historyczna stolica Podlasia. Drohiczyn umie korzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budował kanalizację, zagospodarował miejski park, przebudował targowisko, wyposażył i wyremontował Dom Kultury. Boisko powstałe w ramach Nadburzańskiego Centrum Sportowego robi imponujące wrażenie. Jednak prawdziwą specjalnością Drohiczyna jest turystyka. Środki z PROW-u skutecznie wspierają wykorzystanie lokalnych walorów. Powstało nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej. W ramach PROW-u zakupiono kajaki służące do organizowania spływów malowniczymi zakolami Bugu oraz rowery, które pomogą turystom przemierzać nadburzańskie trasy widokowe. Kilkanaście kilometrów od Drohiczyna położone jest sanktuarium Maryjne Ostrożany.
Tutejszy kościół dzięki funduszom PROW-u uzyskał nową elewację i ogrodzenie, zaś przykościelny plac zyskał estetyczny wygląd. Południe województwa podlaskiego jest bardzo zróżnicowane pod względem przyrodniczym i kulturowym. Różne są też możliwości rozwojowe poszczególnych gmin. Program rozwoju obszarów wiejskich daje szansę lepszego wykorzystania lokalnego potencjału.